Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to następnym razem, gdy zalogujesz się do Fortnite'a, dostaniesz tyle fałdolców. Także teraz na ekranie widzicie zwycięzcę karnetu bojowego z właśnie filmu, w którym rozdawałem karnet bojowy. Także to jest właśnie zwycięzca. Ja się do niego zgłoszę w prywatnej wiadomości. No i po prostu subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami, ponieważ niedługo wlecą jakieś nowe konkursiki. Także koniecznie subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a my lecimy. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego skina w Fortnite. Koniecznie zobacz ten film do końca, a jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji możesz też wpaść na mojego Instagrama HexoIty, a już bez przedłużania zapraszam Ciebie do oglądania. Także na samym początku troszeczkę na temat sekretnego skina w tym sezonie. Także generalnie w zakładce karnetu bojowego, jeżeli sobie tam wejdziemy, to mamy coś takiego jak właśnie sekretne nagrody. I mamy tam jeden ubiór. I jest to ubiór legendarny. No i generalnie gracze spekulują, co to może być. No i pierwsze generalnie domysły padły oczywiście na agenta Jonesiego, gdyż to on był m.in. w trailerze nowego sezonu oraz ogólnie był on w już kilku eventach. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę całkiem prawdopodobna opcja. Lecz osobiście nie wydaje mi się, żeby agent Jonesy był aż o po prostu rzadkości legendarnej. Także bardziej wydaje mi się, że będzie to jakiś inny skin. No i przychodzi tutaj wtedy druga opcja, a najdokładniej jest to Predator. No i dlaczego mówię, że będzie to Predator? No, najdokładniej ze względu takiego, że wiele rzeczy z samego filmu znajduje się na nowej miejscówce w Fortnite. Tym bardziej w karnecie bojowym mamy właśnie jeden sztandar, na którym znajduje się właśnie Predator. Co jest naprawdę prawdopodobne, że właśnie legendarnym skinem i sekretnym ubiorem w tym sezonie będzie właśnie Predator. Osobiście wydaje mi się, że będzie to naprawdę całkiem spoko, jeżeli Epic Games takie coś zrobi, bo wydaje mi się, że bardziej Predator mógłby być właśnie legendarnym skinem niż na przykład taki agent Jonesy. A teraz przejdźmy sobie do głównego tematu filmu, a najdokładniej darmowego skina dla każdego. Także generalnie święta zbliżają się coraz bardziej. A co się z tym wiąże? A najdokładniej to, że do Fortnite'a najprawdopodobniej powróci coś, co było kiedyś dostępne, czyli tak zwane 14 dni Fortnite, no i potocznie mówiąc na to po prostu właśnie festiwal świąt. Generalnie, no to w całym tym evencie nie dość, że mieliśmy jakieś świąteczne wyzwania i tak dalej, to jeszcze codziennie mogliśmy otworzyć właśnie prezent, w którym to mieliśmy jakąś darmową nagrodę. No i po prostu codziennie mogliśmy otworzyć coraz to dalszy prezent. I na samym końcu gracze otrzymywali aż dwa darmowe skiny, a najdokładniej choinkę oraz właśnie tą panią Mamut. No i w tym sezonie najprawdopodobniej po raz kolejny tak będzie. Generalnie, no to jednym ze skinów, które na pewno pojawią się tam, będzie to właśnie taki oto skin, a najdokładniej Snow Mando. Wydaje mi się, że jest on naprawdę spoko, no i jeszcze będzie lepiej, jeżeli pojawi się on w tych prezentach. Osobiście, ale oczywiście jest to tylko moja teoria, drugim skinem mogłoby być właśnie ciasteczkowa Renegade Rider, gdyż to ona została dodana do plików gry właśnie w tej aktualizacji i osobiście wydaje mi się, że naprawdę spoko byłoby, gdyby pojawiła się ona właśnie w tym evencie. No ale tak czy siak, nie wiadomo co to będą jeszcze dokładnie ze skiny, lecz możemy się spodziewać właśnie dwóch darmowych skinów właśnie, no mniej więcej w sumie na przykład za 2 tygodnie, ponieważ to mniej więcej wtedy zostanie dodana świąteczna aktualizacja, która wprowadzi nam jakieś świąteczne zmiany. Jeżeli chcecie film o całych świętach Fortnite, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Ja byłem Hexo, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!